Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy i nadszedł ten odcinek, gdzie wracają gry z widzami. Mamy tutaj 5 widzów na serwerze, jesteśmy dzisiaj z Simkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy tutaj grać właśnie na 5 widzów, będziemy mieli wallhacka i osoba z enemy teamu oczywiście, która będzie miała największą ilość fragów po właśnie bodajże 16 rundach, które gramy, bo gram tego krótkiego matchmakinga, zdobędzie oto tą AWP Neon Noir za 120 zł, którą grałem dość długi okres czasu, dopóki do mojego ekwipunku tutaj nie zawitała AWP Dragon Lore, więc no taka powiedziałbym sentymentalna AWP dla mnie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Alerabat, który umożliwia wam zarabianie pieniędzy na zakupach w internecie. Zapytasz pewnie, jak to możliwe? Odpowiedź jest bardzo prosta. Alerabat to serwis z ogromną bazą kodów rabatowych do sklepów online, dzięki którym jesteś w stanie godnie reprezentować nasz kraj jako Janusz Okazji i zaoszczędzić nawet do 10% na swoich zakupach, a zaoszczędzone pieniądze możesz wydać na przykład na skiny do CS-a. Dzięki dodaniu do swojej przeglądarki wtyczki od Alerabat, podczas zakupu nowych butów na eobuwie, wtyczka sama wyświetla mi komunikat odnośnie dostępnych kodów rabatowych na mój produkt. Ponadto Alerabat sprawdza wszystkie dostępne kody rabatowe i wybiera ten, dzięki któremu zaoszczędzimy najwięcej. Jak możecie zobaczyć, na jednej parze butów dzięki Alerabat udało mi się zaoszczędzić około 100 zł, a za to można kupić już niebrzydkiego skina do kałacha. Dodatkowo Alerabat pozwala nam obserwować dany produkt przez określony czas i niezwłocznie powiadomi nas o wcześniej ustawionej interesującej nas zniżce. Jeżeli preferujecie zakupy przez telefon, to pobranie aplikacji bądź wtyczki od Alerabat zajmie wam dosłownie chwilę, a dzięki temu będziecie mogli zacząć oszczędzać już przy pierwszych zakupach. Link do pobrania wtyczki znajdziecie w opisie. Ile ma być lajków pod tym filmem, żeby był kolejny film z widzami? Proszę myślę, że tak 100... 420? Nie, może za dużo, może 160, 160 myślę. 160? Myślę, że to będzie dobra opcja. Piszcie oczywiście na dole w komentarzach propozycji na następne filmy, a my już tutaj zaczynamy. No i co, może tak jak wcześniej idziemy sobie na B, Kroxy, co? No ja właśnie widzę, że tutaj ty na B idziesz, ale wiesz co? Może ja tutaj zrobię jakiś hałas pod rampą? Dobrze, dobrze. Bo tu widzę, że A nie kryte jest, albo A jest kryte przez jednego osobnika. Coś mi się tak wydaje, mam dziwne przeczucie, że jest na schodach i przy ninży. Jeszcze jeden jest. O kurde! Ty dwóch tu jest! Nie! Simek! Wszystko w twoich rękach! B odpuściliście totalnie? Widzowie, no! Robisz to, Simek. Dobrze. Simek, ugraj to. Ugrasz to, wierzę w ciebie. Nie ma defa, na 100%, nie ma defa! Dobrze! Łatwiutko, łatwiutko. Good job, Simek. Dobra, Simek, to chodź może na mida. Wyjaśnimy tu oponentów. Tak, myślę, że to jest zajebisty pomysł. Ja myślę, że A jest teraz odpuszczony totalnie. I się chyba nie myliłem. Zostanie chyba był short. Nie wiem, nie wiem. To chodźmy A. Myślę, że to jest zajebisty pomysł. Dobra, plątujemy na A. I gdzie on jest teraz, naprawdę? Chłop zniknął. No. Ale się wystraszyłem, ty. Spróbujmy zagrać powoli w tej rundzie. Tak, żeby się nie wychylać zbytnio, żeby, żeby poczekać i zobaczyć, co oni zrobią. Żeby zostawić ich w niepewności. Dobrze, Kroxy. Dobra, chodź już na A. Dobra, no. To wchodzę A, plantuję bombę na shorta. Gdzie jest ostatni? Nie wiem. Przy dżungli chyba był. O, miałem rację. A jest Kroxy. Wcale nie mam 10 kili. Simek nie kieruje, twierdzone info. Nie no, być kierowanym przez Simka to tak to wstyd. Czemu? Mam wyższą rangę od ciebie. No właśnie nie wiem jak. Możecie sobie mówić info, nie? Nie, żeby... Wcale nie gadamy w czacie na grze, no nie? Naprawdę? No. Ty czemu na czacie na grze gadać, a nie tu? No bo może słyszeć. No nie! No właśnie no, mamy was słyszeć. O, ale się wystraszyłem, nie powiem, że nie. Dobra, Simek, trzeba się tutaj fokus zrobić. Jest na jeden, trzeba wupą jest coś. Jaką ma wupą? O, cholera. Nie! Cholera! Simek, chce te! Dobrze. Nie, no dwie wupy. Pamiętaj, że mu zakała. Simek! Aż sobie popiję soczek ekipy, bo to co ty zrobiłeś? Amatorka, Simek, amatorka. Amatorka, to ty się wywaliłeś na CT, nie ja. To jest tam, nie? Jest tam. Ty popalę się! No co to być? No szulaka mamy, halo, nie pamiętasz? Ale zaskoczenie to samo jest. Kurde. Pamiętajcie, że... Zapomniałem, o nie, spalę się! Zapomniałem, musicie smokami grać, bo my przez smoki nie widzimy. Serio? No nie widzimy, co są. O, to ja mam taktykę, ale... Nie wiem, czy to działa.
AWU. No kurde! Simek, wszystko w twoich rękach. Tak, znowu. Gdzie oni są w ogóle? Nie wiem, gdzie oni są. Jeden był na A. Simek, wchodź do B. Już paki nie mam. A. Tam gdzie jest? No podnieś Dragon Lore, Simek. Nie, nie. Tak się spojrzałeś na nią. Dobrze, dawaj na B. Dobrze, Kroxy, idę na B. Specjalnie dla ciebie. Dzięki, jesteś najlepszy. O ku... Co jest? Ja myślałem, że w dżungli jest. To było close, to było close. To było mocno close. 2 HP zostawiłeś. Simek, daj mi bombę. Proszę. Dziękuję. Jeszcze jeden mit. Dobrze, Simek. W pewnym momencie nie wiedziałem, za którą ścianą jest. Tu plantuj, tu. Kroxy, tu plantuj, tu. Tu? Dobrze. Tu, no. Upsy jest jeden. Tak? Ty! Patrz to, patrz to, patrz to. O, dobra. Nie, wiecie co? Żeby wyrównać szansę, włączcie sobie wallhacka też. Będzie ciekawiej. O! Na midzie! Ty! Simek! Bo to było chyba nieprzemyślane trochę. Ty, teraz będzie mocno, bardzo ciężko nam tu wygrać. Kurde, nie widzę, co tam ścianą jest! Nice. Jest jeden mit. Dwóch mit. Czemu przez tą ścianę nie widać? O! Jeszcze jeden mit, kolejny. Zandera do mnie jeszcze strzela. Simek, musisz. Kurczę, Simek. Znowu Artomek. Dobra, Artomek chyba wygrał sobie tą mawkę, coś mi się tak zdaje. Cholera. Dobrze. Aj, spokojnie, teraz... A oni nawet jeszcze zaplantowali! Teraz ich poskładamy, Simek. Dobrze, Kroxy. No mi dzieli. Dobra, on jest obity na pałacu. Czemu nie plantowaliście? O! Nie! Kurde, to był taki timing! Idą B. Ej, skąd do mnie strzela, chłop? Ty skąd? Konekt, Simek! Jak on do konekta wszedł? Możesz mi to wytłumaczyć? Kurwa, konekt. Przegramy ten mecz, Kroxy, jeszcze. Kurde! Simek, to się wymyka powoli spod kontroli. Mam nie uważasz? Mam pełną świadomość, Kroxy. Weź, odpal jakieś cheaty czy coś. Jakie cheaty? Ty, no, bo na midzie czystość, oni znowu B wchodzą. Albo dobra. Nie? A bo ta mawka jeszcze wcelowana była! Kurde! Więcej, dwóch jeszcze tu jest. Po głowie, jeden pałac. Trzeci, nie wiem gdzie jest. Nice. Kurde, ten smoke, zapomniałem! CT. No, Kroxy jest po głowie jak coś, podpowiem. No, no po głowie. Zmotywować mi chciałeś. Simek, focus. Nie możemy tego przegrać. Tak, dwóch rampą, paka ramp. Ty, dostałem. Za 8. Nie! O kurde, ale masz szybko leciało. Ramp albo pas. Ma lowa. Nie mam lowa. A, pała, kurde. Defuj, Kroxy, defuj, defuj. Defuzeruję. Defuj. Nie. Mamy to, Simek! No, dobrze, ładnie. Nie, mamy to. Czemu ja nie kupiłem defa, mam 4550 dolarów? Nie mam pojęcia, ale ładnie. Też nie mam pojęcia. Było bardzo dobrze, dziękuję wam wszystkim serdecznie za grę. Mamy tutaj zwycięzcę, Artomek. 8 fragów wystarczyło, żeby zdobył sobie tą piękną awupkę. Czekaj, ja cię już dodaję tutaj do znajomych, zaakceptuj. I już ci puszczam ofertę wymiany ze skinkiem. Także gratuluję ci jeszcze raz serdecznie wygrania tej pięknej awupki za 120 zł. Dziękuję również wam, moim kochanym widzom, którzy tutaj na nagrywkę przyszli. Jeśli ty, gościu, chciałbyś wziąć udział w następnej nagrywce z widzami, wbijaj koniecznie na Discorda, link masz poniżej. Także jak możecie zobaczyć, awupka już tutaj zaakceptowana. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie wszystkim za wzięcie udziału. Była bardzo fajna rozgrywka. Podrzucajcie pomysły koniecznie na dole na następne filmy z widzami. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.